Manor Lords, zanim zaczniesz grę, dowiedz się, że tu też istnieją triki i możesz z nich czerpać, ile zechcesz. Także zaczynamy! A witam serdecznie na kanale Picasso. Zanim zaczniesz grę, dowiedz się, że w Manor Lord można rozwijać swoją wioskę do pewnych poziomów i teraz przejdziemy pewien etap po prostu rozwoju tych wiosek, na co zapraszam w tym momencie. Także zaczynamy. A więc tak, pierwsza sprawa, no to zdobyć 5 tutaj jednostek. Tutaj już mamy kościół, więc praktycznie mówiąc można by zdobyć te 5 jednostek. 5 nie jednostek, tylko 5 za przeproszeniem tych budowli, tak? No to budujemy 5, tu 4 wyszły. No to przejdźmy trochę dalej. Budujemy 5 i tu w tym momencie, jak widzicie, 5 parceli i daje nam, że tak powiem, wtedy pierwszy poziom, tak? No dobra, jak już zrobimy 5 parceli, no to później mamy sprawę, że musimy zbudować 5 parceli i 2 drugiego poziomu, tak? No to w tym momencie mamy tak, jak mamy. Tutaj, ponieważ chcecie taką szybką rozbudowę zrobić, to zaopatrzcie się w dużą, dużą ilość bali, tak gdzieś koło 150 bali. I wtedy dopiero zaczynajcie szybką rozbudowę. Bo tutaj wam będzie szybko znika. Jak widzicie, prężnie się 83%, zobaczcie, 83% ma ta mała mieścina. Czyli tak jak mówiłem, to się akurat zgadza. Trzeba po prostu, to ten obóz drwali jest kluczowy na samym początku. I wtedy jak już macie wszystko zrobione, to wtedy wszystko elegancko się, że tak powiem, klaruje, nie? Przepraszam, następny poziom to jest 5 drugiego poziomu, więc te drugiego poziomu to możemy zrobić. Mamy 5 parceli akurat, więc 5 parceli możemy zrobić bez problemu. Przepraszam bardzo tutaj za błąd i w międzyczasie po prostu już ściągać tam rzeczy, ponieważ nam będzie bardzo leciało w dół, a mamy tu 75% aprobaty, będziemy dostawać się dosyć szybko teraz pracowników, bo mamy odpowiednią aprobatę, więc trzeba się przygotować na to, że będzie trzeba wybudować też dodatkowe domostwa, tak? Ile mamy? 1, także będzie. No dobra, i teraz tak, tutaj te 5 nam się robi, na poziom drugi już mamy. Tutaj, jak już wcześniej mówiłem, na wyższy poziom potrzebujemy 10 parceli, te 10 parceli mamy już, tylko że je awansujemy na drugi poziom. Dopóki nie awansują nam, nie zrobią nam do wyższego poziomu tych parceli, to one są jako że ich nie ma, tak? I zobaczcie, powoli się zwiększa to wszystko i mimo że już mamy te 6 parceli drugiego poziomu, to nie mamy niby tej parceli jednego poziomu, tak? To jest po prostu to, że się robią, w tym momencie się robią, to nie ma nic problemu z tym, nie ma. Tutaj mamy już większe miasteczko, gdzie już mamy ten poziom, tak, zrobiony z tych 5. I później mamy poziom, że musimy mieć dwa warsztaty, dwa trzeciego poziomu, tak, dwa trzeciego poziomu i 7 czy 5, chwileczkę. I 7 drugiego poziomu. Tak samo jak i 3 trzeciego poziomu. Także do tego jest nam potrzebny browar. Ja ściągam piwo po prostu z zagranicy. A troszkę nim handluję też trochę, także zazwyczaj mam to piwko. Natomiast to w zależności po prostu od moich składów i moich tutaj zasobów. Zależy to od tego, jak mi to wszystko wychodzi. Także jak osiągniemy ten poziom tych 10
7, później tych dwójek i 3 trójki, to mamy następne mieścinę i w tym momencie będziemy musieli mieć 10 najniższych parceli, 10 drugiego poziomu i 10 trzeciego poziomu. Przy czym, jak zauważyliście, pamiętajcie jedną rzecz. Trzeciego poziomu zalicza się jak i do pierwszego poziomu, jak i do drugiego poziomu. Także co najmniej, czyli wystarczy nam 10 domów trzeciego poziomu. Więc de facto, jak mamy taką możliwość, a w tym momencie powinniśmy taką możliwość mieć niedługo, po prostu będziemy robić te parcele trzeciego. No więc tak, przystępujemy do ostatniej fazy, także tutaj mamy także, już mamy zorganizowane te 32 parcele. Nagle nam się zrobiło, bo ta parcela jest też chyba zaliczana. I ten mały, ten piclik, obóz robotników też jest zaliczany pewnie do parceli. A w każdym bądź razie, z tego co mi wiadomo, to tak. Aczkolwiek tego pierwszego lub wyższego poziomu mamy 32 w tym momencie, drugiego poziomu mamy 20 i ostatniego, trzeciego poziomu powinniśmy mieć 15. I teraz tak, w tym momencie przy użyciu tabulatora sprawdzamy sobie i tutaj już w tym momencie robi nam się poziom trzeci i jedna tutaj, tak? I tutaj chyba... zaraz, momencik. Jedna nam się tam robi. Czyli już będziemy mieli wtedy 14, więc brakuje nam jednego. A tutaj będzie możliwość rozbudowy. Widzicie, tutaj jest taki znaczek rozbudowy. I tutaj też jest taki znaczek rozbudowy. Te dwa możemy rozbudować w tym momencie. Czerwone, no to wiecie, żadnych zakazów i tak dalej, czyli nie da się zrobić. Tutaj mamy też rynki zrobione, tutaj magazyny, spichlerze, tak, wszystko mamy określone. Tu jak widzicie jedynki, czegoś im tam brakuje. Nie mam pojęcia dlaczego, zrobiłem im tutaj bliżej ten, wbrew sobie wręcz, jeszcze jeden targ, gdzie jest całkowicie pusty i tutaj dałem jeszcze spichlerz że tak powiem, magazyn, żeby mogli sobie tutaj podziałać, tak? A natomiast na ten moment, o tutaj widzicie, dwie rodziny też idą, tutaj 5 rodzin jest, także możemy 50. Dobra, więc czekamy teraz tutaj na rozwój miasta. Praktycznie po osiągnięciu tego najwyższego punktu miasta praktycznie nie widzę celu, żeby oprócz tego, że możecie mieć ładniejsze miasto, więcej, że tak powiem, zarobku z dochodu po prostu od tych, z tych miast, to możecie otrzymać. Natomiast w tym momencie nie ma takiej potrzeby za bardzo, żeby zwiększyć tutaj to zadowolenie. To też praktycznie mówiąc wystarczy wam to co macie, no ale żeby więcej pracowników, większe miasto, no to tak jak mówię, to trzeba sobie rozwijać tutaj wokół rynku te wszystkie parcele. I punkt rozwoju osiągnął hełm, także lecimy do hełmu. I tutaj, jak widzicie, punkt rozwoju następny dostał to średnie miasto, tak. I bez problemu, widzicie, tutaj jest to wykonane. I teraz tak, żeby następny ten poziom zrobić, no to już trzeba te 30 parceli zrobić, tak. Ale ja bym na waszym miejscu zaczął od tych 15, które będą, że tak powiem, zaspokojone w pełni. Czyli tutaj te dodatkowe parę parceli, które będą, że tak powiem, już mogły być trójkami. O, to nie za bardzo tutaj.
Może tą drogę usunę i wtedy. Dobrze, i teraz przy pomocy Alta możemy usunąć drogę. Zobaczmy, czy nam się uda tutaj jeszcze wstawić. Przypuszczam, że powinno się dać wstawić. No. Ja chyba, że tak. Też nie. Dobra, robimy tak. Jeden będzie. Tam mam trzy. To tutaj dwa praktycznie muszę mieć. To ja sobie tutaj zrobię. O. No dobra, niech będą takie dwa. Podwójne, no. Będzie tutaj. Bo teraz mamy 10, 15 i po prostu te następne parcele, jak szybko zrobicie te 15 tutaj tych dobrych parceli, to wtedy będzie Wam łatwiej te dwójki na przykład szczelić gdzieś pobocznie, prawda? Następne tam wrzucić. No tutaj jest też trójka. I w ten sposób moim zdaniem szybciej się rozwija miasto. A tutaj jak sobie spojrzycie, tutaj już mamy ten kościółek kamienny. Jak już mamy ten kościółek kamienny, to zauważcie, że tutaj nie powinno być problemu. No jest problem z tym, że nie mamy zamożności. Tutaj jest problem. Bo 40 dachówek mamy. Wszystko mamy, tylko nie mamy tego, że zamożność tutaj słabym mamy po prostu handel i zamożność mamy też kijową, więc tutaj trzeba będzie postawić bardziej na handel, tak? Zobaczyć, czy coś możemy sprzedawać, coś produkować, prawda? Tutaj przede wszystkim z produkcji. No chyba, że mamy taką sytuację, że nam się dobrze sprzedadzą, no, rzeczy, które możemy sprzedawać, tak? I w tym momencie no tutaj nie bardzo mamy co sprzedawać, tutaj też deski tutaj wywozimy, tak? No to tutaj te deski i tutaj na razie wstrzymamy ten handel z tego względu, że raz, że nie mamy na tyle hajsu. A dwa, że co nam te dachówki, jak nie możemy rozwijać, tak? Więc tu musimy troszeczkę zainwestować troszeczkę w handel i wtedy to miasteczko zrobimy w ten sposób, co tam to poprzednie. Natomiast tutaj, w tym mieście, naszym głównym, już mamy rozwinięte tutaj do granic dużego miasta, bo już nam się zrobiły te parcele i już okazałe miasto jest osiągnięte, maksymalny poziom osady i teraz tak, czy nam się opłaca robić jakiekolwiek machinacje, żeby powiększać to miasto. Przede wszystkim no, do 56 przestrzeni mieszkalnych mamy tutaj zorganizowanych. To możemy też zlikwidować już w tym momencie i na przykład tutaj rynki to powstawiać i wtedy będziemy mieli tutaj dalsze parcele też obsługiwane. Możemy wszystkie te budynki zrobić na przykład na trójce, tylko musimy brać pod uwagę, czy nam tych wszystkich rzeczy starczy. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że rynki obsługują z wszystkimi produktami. Nieważne jak wysoki jest ten status tych posiadłości w tym momencie, one obsługują wszystkie parcele, czy to jest trójka, czy jedynka. Na pewno jak będziecie zwiększać ilość parceli, to będziecie musieli mieć coraz więcej produktów. Więc dobrze by było na przykład te wszystkie parcele, co już tu macie, podciągnąć do trójki. Dlaczego? Bo to mam raz, że dorzuci tutaj zamożności. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, i tak musicie obsłużyć te wszystkie parcele, tak?
Co prawda te trójki, dwójki tak nie wymagają znowu piwa i tak dalej. Czy tam jedynki, prawda? I tutaj oni się nie dziurają, nie pultają, ale to i tak już macie tutaj po prostu te karczmy tutaj zrobioną, więc no, czy będziecie mniej czy więcej ich obsługiwać, no to będzie to samo, tak? Nie wiem jeszcze, jak jest z zużywaniem się piwa, więc tutaj powiem szczerze, piwo jest tutaj wąskim gardłem, moim zdaniem, w tym momencie. I że tak powiem, to jeszcze jest kwestia do rozwiązania. Natomiast jeżeli chcecie mieć fajne miasteczko do rozbudowy, no to już jest efekt końcowy i w tym momencie to już jest najwyższy poziom miasta i tutaj te trójki, tak jak mówię, tylko dla waszej kosmetyki lub też do powiększania tutaj tej przestrzeni mieszkalnej, bo jak mówiłem, to zawsze razy dwa wam daje przestrzeni i nie zauważyłem, żeby na jakimś wyższym poziomie tam warsztaty robiły coś więcej, na przykład. Aha, i tutaj pamiętajcie, żeby wstrzymać warsztat, to tutaj macie takie dwie kreseczki, czyli pauza, i wtedy wam nie robi tutaj nic w tym warsztacie. No niestety, jak nie robi nic, no to te dwie rodziny, za przeproszeniem, pętają się gdzieś tam po całym mieście, jak smród po gaciach i tyle, no. W każdym razie w pewnym momencie trzeba było zastopować, z tego względu, że kłód mi brakowało i drewna, więc desek było jak na lekarstwo. Nie mogłem rozwijać, dlatego musiałem to wstrzymać. Ale pamiętajcie, bo też miałem kłopot, żeby właśnie to znaleźć, także tutaj ta pauza jest dosyć dobrą rzeczą. Dzięki, że ze mną tu byliście. Fajnie, że ze mną graliście. Natomiast bardzo Was proszę o subika, lajeczka. No i do zobaczenia do następnego razu. Nie zapomnijcie o dzwonie. Dzwony ostatnio są bardzo, bardzo potrzebne. Także do usłyszenia do następnego razu.